Pamiętam doskonale moje pierwsze spotkanie z muzyką Queen. Miałem wtedy 13 lat chyba. Jechaliśmy na wycieczkę na Węgry. I ktoś mi pokazał, pamiętam, na Walkmanie dał posłuchać i od tego czasu zachorowałem na punkcie tej muzyki. Muzyka Queen to jest jedna z trzech moich głównych inspiracji w ogóle w moim życiu zawodowym, muzycznym. Od lat rozmawialiśmy o tym tytule i rzeczywiście jak ta decyzja zapadła, to dla mnie to było nieprawdopodobna frajda. Ja to bardzo przeżywam i jakby każda nuta, którą gramy tutaj, jest taką ucztą. No. Jest to jedyny spektakl i pierwszy w historii naszego teatru, w którym jako muzycy mamy podwójny backline, czyli podwójne stanowiska instrumentów. Czeka nas również swego rodzaju zadanie aktorskie, ale żeby się przekonać jakie, to zapraszam wszystkich na spektakl. Zespół jest wspaniały. Po raz kolejny przy kolejnej produkcji zebraliśmy wspaniałych ludzi. Każdy jest inny i tą swoją indywidualność mogą pokazać w scenach Bohemy. Tam ma każdy inny kostium, każdy może z inną ekspresją tańczyć, każdy może w choreografii filtrować przez swoją osobowość. Ale w scenach global softowych tego wirtualnego świata z kolei wszyscy muszą wyglądać jak sklonowani. I tutaj trzeba poskromić te indywidualności i każdy musi wykonywać jednakowo tą choreografię, w której chciałam oddać tą binarność, tą kwadratowość tego świata wirtualnego. W związku z tym ten ruch jest też taki bardzo schematyczny i usystematyzowany. No i to wymagało już godzin ćwiczeń, żeby w grupie wyrównać i wypracować wspólną jakość ruchu.